pierwszy dzień po Szwecji. Coś tutaj, kurczę, widzę, się wydarzyło. Widać, kolegę chyba ściągnęło. Jak ściągnęło kolegę na bok, trzeba pomalutku jakoś się przycisnąć. No nie, nie ściągnęło go aż tyle, tyle co właśnie tu są, właśnie to co już kiedyś wam wspominałem w Szwecji. Najgorsze co to jest, to właśnie jest problem z parkingami. Mamy właśnie takie bujanki i wtedy, no widać czasami jak to się kończy, kolega sobie zjechał na taki parking, a był trochę pochyły na pobocze, no i się kurczę zsunął. Tutaj to widać jeszcze jakoś, to jest takie asfaltowe w miarę równe, ale tam już był śnieg. No i kolega kurczę miał problem, widać, z wyjechaniem. No takie kwiatki właśnie tutaj na Szwecji, to jest ten problem z tymi parkingami, że nie ma takich parkingów jak się na zachód jeździ, tylko takie właśnie najczęściej to są bujanki. A jak są parkingi na stacjach, to, no, to najczęściej są płatne. No i też nie są aż takie za zbyt duże. No to tyle mniej więcej z trasy tutaj na Isztat. Taka sekundowa wrzutka.